Ja nagrywam też, to już ogarniam grę mniej więcej trochę chyba. Jest Bez to Agnieszka gniew. i Tomek. Jesteśmy intro. Po intrze. No i jesteśmy w grze Ghost Hunters Corp, tak? Tak, tak ona się nazywa i tak. To jest gra, o której nam mnóstwo razy pisaliście, mówiliście cycki i bansują. Tak dalej. Tak, a cycki bansują i słuchajcie. A mi? To jest gra dla nas totalnie, absolutnie nowa, więc tu jeszcze dużo rzeczy nie umiemy, więc jeżeli coś zrobimy źle albo ten, to możecie nam dać śmiało w komentarzach. Tobie nie. Śmiało dać w komentarzach jakieś informacje, bo gra jest bardzo trudna. Tutaj głównie jest bardzo zbliżona do fazmofobii. Trzeba odkryć ducha, używając różnych, przeróżnych sprzętów, a potem trzeba go jeszcze wyegzorcyzmować, więc to nie jest takie hop-siup łatwe. I mam nadzieję, że tym razem nie zginę. Tak, Wojtusialkę. Byłoby niezmiernie, niezmiernie miło. Także moi drodzy, my wyruszamy do USA Lost House. Mamy... Ja prowadzę. Wydaje mi się, że 2-3 ewidensy maksimum. Tutaj ogólnie jest taka fajna Ghostpedia, w której się wpisuje ewidensy i potrzebujemy 2-3, wybrać kategorię ducha i możemy wydrukować egzorcyzm, co, jak należy ducha sprawić. Tak. Dobra, jedziemy. Ja prowadzę. A ja wam oczywiście też przypominam o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. Jezus Maria. Przezgrany. Tak stusiłem się. I oczywiście gdzie Aga? G2. Tak, wpadajcie oczywiście. Teraz pytanie, czy on załaduje, bo... Jej! Ojej! O Boże, jaki to masz. No, więc zaczynamy teatrzyk. Bierę latareczkę. Ty sobie respawnić tą. Wiecie co? No nie ja popychaj mnie ty! Wezmę... Popiu! Robię. Dobra, ja wezmę EMF-kę dodatkowo. Ty jak to się... Czemu się nie spawni? Tu. Tak, i tutaj można spawnować dodatkowe rzeczy, które dana osoba ma wykupione jakby dodatkowo, bo jest tutaj... No teraz to nie widzicie, ale jest Ghost Market i wszystko, także spoczko. No i gra jest troszkę trudna ogólnie. Co? Pika. Co ci pika? Pikadełko. Dobra, idziemy. Przepraszam. O kuźwa, jaka chałupa. Nie, nie tak. Nie tak. Kazia, ja sobie jeszcze tylko zwinę TS-a, żeby mnie nie tak. Tylko ja nie mogę iść, ja mam ten aparat, ja go widzę, kiedy go nie widać. No to dobrze, to i to patrz. Nie możesz, ale ty nie mam latarki. No to no, weź drugą rękę. Wziąć. Nie da się przełączyć, bo tutaj się włącza ultrafiolet. Ten, znaczy ten... Da się. To, aha. Nie da się, Aga. Zaufaj mi. No tak ciężko, wiesz? To. Jezus Maria, nie podoba mi się to już, nie podoba mi się to już, ja mogę stąd wyjść? Posuń dupkę. Dzięki. Niektóre drzwi są po... O nie, nie są zamknięte. A to chodź za mną, byś szczerze pewnie. Tak? Są jakieś drzwi. Jeszcze mam ci drzwi otwierać, co? Mam dwójeczkę. No właśnie. Poszysz, kurwa. Była dwójka przez chwilę. Pieprzone lat... Kuźwa, świeczki, czy co to kuźwa pij do... napija. Gdzie wy jesteście? Przy nowelku. Co tam? Aha, zobaczyło mi się, nie mam kamery. Znaczy mam, bo zrobiłem zdjęcie, ale jej nie mam. Ej, tu jest outside the house. No dobra, wyrzucił się. Będzie mrygała mi ta przez chwilkę. Aha, mi się coś zobaczyło. Idę do wana, bo mi się coś zobaczyło. Jezu, się cykam. Dobra, ja tu mam MF-kę, nie latarkę. Co, zostawiasz stawy? Pójdę, znaczy zostawiłem tą MF-kę, bo tam nie wykrywało maksimum. Ty śmiesznie chodzisz. A, ja mam buga. Jakiego buga? To, że ja nie widzę sprzętu, które mam w ręce. Ale wezmę to, tą kamerę Tomka. A ja mam tego, Radico, ale go nie widzę. Jak to? A jak wyjdę, to już pewnie nie wejdę, prawda? No, ty, Tomek, kapturku? Gadasz, że nie można mieć latarki i tego. Ja teraz, Wojtek, mam coś, a nie wiem, jak tego użyć. O kurde, zrobiłem zdjęcie. Przecież... Ej, prawa ręka mi się zbadziła, dobra, idę z lewą tylko. Kurde, znowu zrobiłem zdjęcie. Co? Nie, ja zamknąłem te drzwi. No ja też nie, bo jeszcze żyję. O, dobra, Tomek, ty możesz być przynajmniej tą naszą. Że co? No idź. Zamknięte. Ty, to się wkuj... Co? Nie, to jest odgłos otwierania, ale są zamknięte na klucz. No to się wkujwiła i się zamknęła hausa, no. O nie. O fuck. To teraz nie ja chyba otworzyłem. Czekajcie, bo... Ona poprawiła mi się ręka.
Ja pierdolę. I to ile coś wziąłeś? To tu weź RMF-kę tu. Tu, tu Tomek, z domu. Tu jest w domu, zaraz na tym. Nie wiem, ja się boję tej gry, to chore. Dobra, ja patrzę, czy nie ma żadnych tych. Coś wykrywa? Tutaj coś było na jeden na chwilę. Idę upstairs. Jezus. Coś trzeba wyciąć? Boże. Gdzie jesteście? Ja jestem upstairs. Nie wiem, z wielką chęcią ta napa... Kukła. A, miałem wyłączoną tą latarkę. Ej, chodzę po tych pokojach i tutaj... Te temperatura to taka... Dobra, wiecie co, ja wezmę chyba ten do sygnału, to co tam mi na wtedy najlepiej... Najlepiej szło? ...ogarnęło. Powiem... Chodźcie, szło! Szło? Nie wiem, ja miałem na dwójce. Kuźwa, to jest dziecko, dziecko! Serce bipa, no dole. Tutaj, w sypialni Aga. No właśnie szło! Chodź tu! No gdzie już uciekłam? Na górze? Tu! O Boże! Tak, to skrzypi mi. Kurw. Jezus, ale mam gościa skórkę, ty. Jest na schodach, na górze. Jest pani? I to jest dziewczynka. No. Biegnie? Nie widziałem. Nie no, słuchajcie, musimy iść i te dowody mieć, bo... Ale przez to, że ten temperature, ono nic nie pokazuje. Nie mam sygnałów żadnych. Ona tutaj była, Wojtek. Gdzie ja teraz jestem? Ciwa, ile to jest dom? W domu? Dom pogania? Co to jest? Jakie dom pogania? Co ty gadasz? Nie mam żadnych odczytów. Jezu! Serce mi pukało! Serce pukało! No dobrze. Boże, kuźwa, nie wytrym mnie zaraz. Nie, ten temperature... Jest dziecko, idzie. Kuźwa, idzie na górę, Tomek. Za Wojtkiem. Co to jest? Lupuj się. A nie, już chyba nie idzie. Kuźwa, idzie do mnie. Wojtek, ja nic nie widziałem. Miałem... Co za schizy miałem? Wszystko mi falowało. No i umarłem, no co jest? Boże. No kurde, to za głupia gra! Jezus. Ja pierdzielę, what the fuck? Dziecko idzie! O Boże! Zabiję cię podwójnie. Jakim cudem ja umarłem? Kuźwa! No i pani idzie! Po mnie. Obraz mi się rozmywa. Nie, uciekłem. Ona chodzi, wchodzi na górę, poszła. O, nie czaję tego. Ty, ona przy ścianę się typie. Tomek, za tobą jest. Jakby mi teraz tu wyskoczył. Biegnij, jest za tobą, biegnij. Ja mam w ogóle wrażenie, że to jest chyba to sanity takie, że... Biegnij. No, idzie do wana. Ebnie, ze drzwi, jak nic. O kur... No. Mam ciarki. No ale słuchajcie, to nie mamy żadnych ewidensów. Tak, a ty znowu poszłeś, trzeba odpoczywać. To pani poszła? Tak. Dziecko, nie pani. Ej, mam déjà vu. Nie, słuchajcie, musicie jakieś ewidencje mieć, no bo inaczej to nie da rady. Czekajcie, ja jeszcze sobie zobaczę, jak to jest tutaj z tą kategorią ducha. Czy ja to włączyłam? No pierwszy ten, znaczy pierwszy zawsze świeci, teraz ten drugi mi się mruga. Nie, co to jest, co ja zostawiłam? Tutaj coś jest ewidentnie. Aga! Jest! Twój odświeżacz. Jaki odświeżacz? A... tak. Film a spirit next to camera. Measure a temperature. Kurwa. Którym to się measure? Może ona będzie chciała pisać? A Maryśkę jeszcze możemy wziąć. Tej, tu jest woda święcona. Znaczy wiecie co? Wydaje mi się, że to będzie chyba kategoria dziecko. Dlatego, że jest, że this category of entity is easily identified bla 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 by its childlike appearance. Appearance, czyli wyglądu dziecka, no to jest dziecko. To jest dziecko. Coś więc to na pewno będzie kategoria dziecka. Musicie, słuchajcie, znaleźć jeszcze jakieś dwa ewidencje, żebyśmy mogli wydrukować egzorcyzm. A co to jest, co ja mam w łapce? Tutaj mi ta MF-ka. Pokaż, co to jest. Czekaj, Aga, nie ruszaj się.
Bo ty masz aga... aparat kamerę. Chyba. To jest kamera. Tomek ma EMF-kę. A jak mam tego EMF-ki, użyć? EMF-ki nie było więcej niż Jezu. Jeden, prawda? Ta pierwsza kulka tej miga. No to wydaje mi się, że EMF-ka raczej nie będzie miała tutaj dużego wpływu na to. Słuchajcie, musicie znaleźć ten Entity Scan, co zrobiłem, temperaturę, czy pisze i czy są, daje jakieś dźwięki, musicie sprawdzić Spirit Boxem, ewentualnie, czy były dźwięki w domu. Gdzie jest termometr? Ja halo, czy czas. Były dźwięki w domu? Bo ja tak nie rozumiem znaczy? Dźwięków właśnie tutaj. Jakieś śmianie dziecka albo coś w tym stylu było? Nie. Chyba nie. Aga, masz termometr? No tu na dole leży. Jezus kurwa! No to walnęła ona. Jezu, mamy znowu te szpilki, kuźwa. Gdzie ona jest? Kuźwiara, weź wypieprzaj nas. Nie ma jej tu. A na dachu nie ma? To jest termometr? A to jest. Ej, mamy ten! Filma Spirit Next to the Camera. Zrobiło się. No ale to nam... No! Wojtek! To, no i przecież ja nie mogę vanem. To jakim cudem ona wali vana, kiedy jestem koło vana? Nie wiem. Na dachu może siedzi. Jakie to jest creepy! Jakie to jest creepy! No ty sam wyjdź. Już wyszedłem z tej koło vana. W drzwiach. Rzucę ją, kuźwa ten. Co tu jeszcze jest? Tu są jakieś egzorcyzmy? Dobra, chodź Aga. Ej, to my mamy cokolwiek? No a musicie pamiętać też, że musicie zobaczyć na ściany, czy nie ma jakichś napisów albo rysunków dziwnych. Tak, tym aparatem ze zdjęciami, co Wojtek miał, chodź. Boże. Ewentualnie ja na górze tam jak umierałem, zostawiłem ten do Entity Meter. Nic mi to nie powiedziało. No to co żeś łaził wtedy? Tamtym. Marysia? Zero. Zero? Temperatura zero? 0.0. A to OCC jest 4.8. O nie! Jezu, jedzie! Szło! Pokazało się! Kurwa, no. Pokazało się. No to czekajcie. Temperatura nie... Ja idę do vana. W tym razie. Ja pierdoję te interesy. Czyli mamy temperature 0. Szkur, bez no zapiał. I tak jeszcze za mało dowodów jest, żeby zrobić egzorcyzm. Nie, no wyrzucam cię. R? G? Q? Fighting evidence. A może ona by chciała napisać? Albo gadajkę? A nie może z nim pogadać Tomek? A, czekaj, temperature była 0. Ja wam ten sensor niosę. A co to jest? To jest skan. Tak. No bo teraz gdzie wy jesteście? W busie. W busem. Widzę, dobra, pójść. To byście musieli zrobić, to wtedy będzie drugi evidence. Dobra, Aga, pilnuj mnie. A ja się, ja to w takim razie ja wam pomogę, ja się rozejrzę, czy tutaj gdzieś nie ma nic namalowane na ścianach, bo to chyba normalnie widać. To! Puka przecież! Co? Pukała! Boże, kobieto, to ciągle coś puka, sowa, duch! Ale to duch, serce, rozumiesz, żeby wyszła kurwa? No ale Aga, to serce to nie znaczy to, że cię od razu zaatakuje. Ja już spidajam, kukła! No patrz! Ja pierniczę, co? No i co? Co? Teraz ja przestraszyłem, mogę? Chodź tu! Ja jej rzucę tego... krucyfiksa. Dziwne głosy były tutaj. Masz, kuźwa! Ona puka! Była tu w salonie. Dobra, Aga, chodź z drugiej strony. Ale krucyfiks daje wam ochronę chwilową, więc nie musicie wychodzić. Ale jest... Gdzie go masz, Aga? Wyrzuciłam. No, podnieś go. Podnieś go? Ty, kto tu wyebał deskę? Maryśka tu stoi. O Boże, no to przecież puka, no. No możecie... możecie ona tutaj jest, ale ona mnie chce. Ja tylko się pojawię i on jej ryj tam jest, no. A możecie tam zeskanować. Tak? Idzie schodami. Schodami na schodach. Schody. Widzę. Gdzie? Widzę ją. Ta gra jest, ogólnie słuchajcie, ta gra jest naprawdę bardzo trudna. Jest w hugo trudna. Dobra, Aga, właśnie, bo ja tym ale ona, kuźwa. Widzę ją, kuźwa, na schodach, człowieku, myślicie, wejdę jak... Widzę ją? Pogrzało cię? Jak na schodach? Na schodach jest, miga. No jest. No i co? Co jest z nią nie tak? Ja pijdoję. No i poszła na górę. Ja nie wiem nawet do czego to są te przyrządy, co to dobra, jest? Dobra, Aga, poszła, chodź tu. Ja robię ten scan. No, masz jakieś procenty już, Tomek? Nie, właśnie, szukam. Ebnej, kuźwa, wodą święconą, bo nic.
Aga, to no, czekaj, idę jej ebnąć wodą święcą. Ale taka zostaw tą wodę święconą, bo ona może się przydać później. Jest tu w salonie. Ale są dwie ogólnie. Wody. No patrz. Trudno, ja muszę iść. Którym się rzuca woda? Na łóżku mi się zrespiła. Prawym. Ja mam dobre zero. To co, czyżby nie było żadnego wpisu tego? Pituję te interesy. Szkurła. Wojtek, obeszłem cały dom, właśnie przyszedł swoje truchło. No to widocznie to nie będzie jako dowód. To musicie innych dowodów szukać. Przede wszystkim Spirit Box. Co to jest? Bo jest tylko temperatura. Dobra, ja biorę Spirit Boxa, Aga. Są... Ewentualnie co to? Możecie... Kobieto głupia! Kuźwa deklu. Możecie, słuchajcie, tą książkę im podrzucić jej do rysowania. No tam jest książka w środku. Nie wiem, to jest jeszcze takie... Wszystko. Ale gdzie wy macie tą książkę? W środku, na wejściu. Gdzie w środku? Na wejściu. Give me a sign. No to powiedzcie do niej. Give me a sign. Może coś napisać. Ty, a gdzie ta książka? Powiedzcie, żeby coś napisała w książce. Ale nie ma tej książki, gdzie ona? Powiedzcie, jest. Żeby coś napisała w książce. Mów, Aga, czy nie mówię po angielsku? Idzie. Ale ona idzie. Uciekajcie. O, znikła. Sofii, doiłam ją. No ale to nie wiem, czy egzorcyzm się udał, to chyba chwilowa obrona. No chyba tak. What's your name? Tomek, powiedz, can you write in the book? Can you write in the book? Kurwa, Wojtek gnut daje. Albo write something in the book. Idę ją spałować. Give me a sign. Aga, powiedz coś. Idę. Write something. Give me a sign. Idzie. O Boże, idzie. Pijdoje te interesy. Jednie. O Jezus Maria. Nie wiem. Ta gra jest naprawdę pierwszo trudna i my jej w ogóle jeszcze nie jesteśmy kumamy. W stanie rozgryźć nawet. Tak, tak. A single... O, czemu on takie... Kręci mi się w głowie jakby. Czasami meczyki coś? No to to jest, że jest blisko ciebie. I zaraz padniesz. To już nie ma. Measure temperature. Czemu my jeszcze nie mamy measure temperature RR coś tam? Nie rozumiem nie wiem. Tego. Ta gra jeszcze jest trudna, tym bardziej... Nie wiem, mówię, słuchajcie, musicie, musicie albo na Spirit Boxie, albo mieć inny dowód, który What's da radę. Name? No Nity na pewno nie wejdzie, no bo Tomek przyszedł cały ten. What's your name? EMF-ka była na... O. O Boże. Krzypi. Idzie? Jezu! Termometrem. A może ta EMF-ka będzie jednak na jakimś poziomie wyższym, jak ona się tu pojawia? Dobra, Aga, wrzuciłem radijko. Idę po EMF-kę. Tu leży. Czekaj, ja zostawię te. Ile tam się świeci? Pido, no to pierwsza. Jedna tylko, to jest standardowa. Teraz ta druga na chwilę zamigała. Are you here? Nie, to musi być albo 3, 4, albo 5. Write something in the book. Albo can you write something? Can you write something, please? Nie. O kurw... Tej! Ej! Zeżarło Maryśkę! Ona już nie jest kolorowa! No to już jest spalona. O ja pierdoję. To już po ochronie. Jestem przy Wojtku w zwłokach. Zostaw Maryśkę. Ej, ona tam chodzi za tymi schodami. A ja przy schodach, muszę zejść z góry jakoś. Write something in the book. Nie, no to chyba nic. Spirit. Show yourself. Dobra, EMF-ka też nie Wojtek, spuściłem całe mieszkanie. Are you here? Ona coś powiedziała, nie mówiła nic przecież, nie? No to nie wiem. Co? Nie ma EMF-ki? Boże. Też jest. Wojtek. Wyrzuciła nas. Co nam Agaś zostało?
Nie wiem. Ja się nie znam o tych rzeczach. Ale dlaczego nam jest za każdym razem. Dlaczego za każdym razem Jaginę pierwszy? Nie rozumiem tego. Nie wiem. Nie rozumiem. Dobra, Ega, trudno. Trzeba na tym zobaczyć jakieś znaki, tak? Wojtek mówił. Dobra, wiecie co? Czekajcie. Jest temperatura 0, jest child kategorii. Teraz tak, jak klikniecie sobie print exorcism, to macie use an essence stick close to the unity. Czyli weźcie smart sticksy. Excuse me? Smart sticksy weźcie, bo to jest metoda na egzorcyzm. No czekaj. A które to smart sticksy? No te takie pałeczki. Boże, to nie wygląda jak tampon. No mam pałeczkę, co mam zrobić? No i tym trzeba będzie, jak się duch gdzieś tam jest blisko, trzeba tym zrobić. Na F? Nie, myszką chyba się odpala. Tylko kwestia jest taka, gdzie się duch respi, bo ona się w różnych miejscach respi tu. Kurwa, co? Jezus co? Maria! Boże, co? To ja chciałem zapalić światło. Co się stało? Boże, no pieprzą mi z żarówką! Proszę. Żarówki kurwa. Chyba są najgorsze. Aż mi w klatce by się chyba zabolało. Mnie to jak się przestraszę, też takie igły kuźwa przechodzą. Jakby mnie coś kuło. Are you here? Dziwny odgłos. Czy tu? Ona tu jest, Tomek. Aha, odpaliłem. Nie jest u mnie, kręci mi się w głowie. Jest. Już, po niej. Udało mi się? A jak odpaliłeś? Prawym przyciskiem myszy. Nie, idzie za tobą! Jak to? Nie ma jej, ona zniknęła. Ona wyparowała jak ja pierdo. Mamy serce. Przecież jej nie ma. I tu nie ma w ogóle. Ebnie. Szła. No to odjeżdżamy, tak? Dobra, odjeżdżamy. Aha, nie ma Exorcise the Unity Presence. Present zaznaczone. Ja nie trafiłem. Nie. Ale właśnie, znikło, taki dymek był. Właśnie widzicie, to jest ten problem, że ja nie rozumiem tej gry. Aga, masz czego tampona jeszcze? No gdzie tampona, ty ode mnie? Tą pałkę. Nie mam. Tylko jedna była? No chyba tak. Ale może dobra, to wiecie co, nie da się, nie mamy chyba, nikt nie ma. O, kibel. Dobra, ja myślę, że odjedziemy i zobaczymy, ile nam dostaniemy kasy i wszystkiego, bo to... Nie wiem, słuchajcie, gra jest nowa, ja Tomek, jej nie do końca jeszcze ogarniam, zresztą nie tylko tutaj. Ja. Give me a moment, please. Więc, cóż, no musicie nam wybaczyć na początki. Dajcie proszę nam moment, jak gdzieś komu... Czyli jesteś w toalecie. No odjeżdżajcie, ej. Mam coś jeszcze zażyć w tej duchopedii? No mam nie, tylko no temperaturę. No tu, no i możecie zaznaczyć, że child kategorii, no bo to było dziecko, zdecydowanie. No małe było. Boże, to jest trudna gra. Gdzie to jest child kategorii? No to? Obok. On the right. Child kategorii, kategorii, no. No i jak klikniecie sobie teraz print exorcism, dałem. To macie napisane, że... See close on to coś. No coś i to jest chyba ten egzorcyzm, tylko nie wiem dlaczego on tutaj nie jest zaliczony. Bo może nie trafiłem w tym pomieszczeniu. Dobra, no ale przecież on się rozpłynął duch. No, zniknął. Pyknął. Ale pamiętaj, wiecie co bym jeszcze chciała? Aga rzucić? Mówiła, że są dwa. Bo a możemy iść ten rzucić? Ale co dwie? Dwa duchy jakby. Nie, dwóch nie, jeden. Bo to odjeżdża maga. No dobra. Teraz zobaczymy z Wojtkiem jeszcze raz, może przeżyje dłużej. Zostaw mi latarkę światło odświeżam. Także wiecie, jak już się troszkę bardziej wprawimy, to myślę, że gra już troszkę łatwiej, też nam lepiej pójdzie tak. No bo to sprawa. Wiadomo, w fazmofobii zarobiłem też nie... zero, świetnie. Gdzie to pisze? Ja zarobiłem. Musimy wyjść na dwór. Boże, do tego. Nie ma nic? A ja mam 54, za co? Ja też mam 54. A za co macie? Ja mam ten za plus 5 evidence za... found. No czekajcie, no ja ile macie evidence found? 1. Plus 5. Plus 5, czyli znaleźliśmy 1 no na dobra, 3. No dobra, detect spirit. Plus 8. Plus 8. No dobrze, a exorcist the unity macie coś? Exorcism? Nie. Nicht. Co to jest? A, ej, 25 za klasyfiki... coś tam, boże klasyfiki. Klasyfikacja. No. Gdzie jest exorcism? No na środku. Pod. Znaczy no ja domyślam się, że nie mam pieniędzy, bo po prostu umarłem, tak? Ja mam zero. Ej, no dobra. Dobra, słuchajcie, to my wam za dzisiaj dziękujemy. Mówię, gra jest mega trudna, dlatego wiemy też doskonale, że dużo z was to gdzieś tam oglądało, wie lepiej. Więc będziemy wdzięczni A my za... dopiero zaczęliśmy, więc... Tak, więc będziemy wdzięczni za każdą możliwą informację od was. I co, słyszymy się w kolejnych odcinkach, także byli ze mną Agnieszka i Tomek. Byliśmy. Także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Pa. Pa.